ma około 7-8 lat i jest bardzo dominującym pieskiem. Na pewno dom z ogródkiem byłby dla niego rewelacyjny. Mieszkanie w bloku mogłoby być trochę nie w jego naturze. Pongo też zdradza nam symptomy psa jedynaka, takiego, który dobrze, żeby nie miał innego samca przy sobie. Z sukami bywa różnie, są suki, które akceptuje i do których nic nie ma. Na pewno jest dominujący i to trzeba o nim wiedzieć. Jest psem bardzo żywiołowym, zdrowym, psem idealnym do tego, żeby popilnować domu. Oczywiście popilnować go z perspektywy psa wolno biegającego albo zamkniętego w kojcu, na pewno nie na łańcuchu. Pongo będzie wykastrowany, w tej chwili jeszcze nie jest, natomiast przed adopcją będzie na pewno wykastrowany. Jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie, jest odrobaczony, jest tak naprawdę tylko kwestia kastracji i może śmigać do domu. Jak widać, jest psem bardzo, bardzo urodziwym, bardzo ładnym i na pewno jako stróż nie będzie marnował czasu, tylko będzie się bardzo dobrze wywiązywał z zadania.